Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z tej dość nietypowej serii, czyli serii od zależnej od łapek w górę, czyli te przeróżne filmiki z Expa, E2-ek, tak zwane życie na. Dzisiaj nasz filmik to jest życie na 50. levelku paladynem, dokładnie na 51. levelku. Co tam się dzieje już na dole? O nie, jakieś ciasto się chyba robi. Dobra. Dzisiaj w planach mam na pewno expienie. Będzie to expienie na koboldach. Zobaczycie, że da się jakoś tam na tych koboldach poexpić, mając tak słabe EQ jak moje. Ale zanim to jeszcze trzeba troszeczkę umiejętności rozdać. Tak naprawdę totalnie się nie znam na tych umiejętnościach teraz, tak jak się tylko zalogowałem. Ale chcę to jakoś uzupełnić, żeby na to expienie chociaż mieć parę więcej tych umiejętności. Tutaj na pewno specjalizację trzeba będzie dać, bo już od 50 levela można dać poziom kolejny, trzeci czy tam czwarty, chyba trzeci. Ale zaraz to wszystko załatwimy i polecimy w stronę Nidhal. Teleport już mam zrobiony, bo pamiętam, że nagrywałem questa. To na spokojnie polecimy sobie do Nidhal i pójdziemy na koboldy. Obstawiam, że będzie bardzo trudno i obstawiam, że pewnie będziemy padać co chwilę. No ale co zrobić, jeżeli ma się tak owe EQ jak na przykład moje. Dobra, bo umiejętności tutaj od magii też zmienia się cały czas u Jarena w barakach. O, ktoś robił serbary. Czy jak to się tam nazywa? O kurde. Ale ładne. Jacie. No jak ktoś ładnego zrobił serka. I to wszystko przez snapa się dowiaduje. Jednak ten snap od graczy to w sumie od widzów to nie był w sumie taki zły pomysł, bo nieraz coś ciekawego mogę się dowiedzieć. Dobra, tutaj dajemy specjalizację od magii ognia. Co? O, tu jest jakiś od magii ognia. To dajemy tu. I zawsze to parę obrażeń więcej. Gorące uderzenie. Mam 80 many. Tak, takim gorącym uderzeniem walnę, to w sumie będzie chyba dobrze. To jeszcze zostało nam umiejętności z tej drogi, gdzie mogę dać sobie ten... no tą broń jednoręczną, czy jak to się tam nazywa. Boże, nienawidzę umiejętności. Normalnie... O, to jest najgorsza rzecz na świecie, a druga najgorsza rzecz na świecie, że dużo osób się mnie pyta, czy nagram jakieś filmiki związane z umiejętnościami. A ja im ładnie mówię, że nie. Bo mnie to denerwuje bardzo. Nawet. Nie lubię umiejętności. Każdy zawsze za mnie rozkłada i... Także jak kogoś poproszę, to mi ktoś ładnie rozłoży, no nie? Ja się tym jakoś nie muszę w ogóle przejmować. A jak ktoś się na tym zna, no to lepiej dla mnie. A jak ja bym miał jakieś umiejętności komuś ułożyć, to skończyłoby się raczej słabo. No ale to już mniejsza o to. Tutaj dajemy jeszcze jakiś punkt sprawność, bo to jest taka pasywna dobra umiejętność, albo też wrodzona szybkość, ale wolę chyba sprawność, zawsze to trochę życia więcej. I ta jedna umiejętność zostanie nam na specjalizację broni jednoręcznej, chyba tak czy nie? Ale tutaj mam jakieś dziwne te umiejętności. Koncentracja, dobra, nieważne. Mam tyle many, że mi starczy na te gorące uderzenia. I w sumie to chyba będzie moja taktyka, że będę walił tym gorącym uderzeniem. I ono powinno zabrać koboldom prawie że z 50% życia, jeżeli wejdzie. Zwykłe koboldy na pewno będzie wchodzić. Gorzej z tropicielami i tam chyba też są jacyś tancerze na samym dole. To tam może być trochę trudniej, ale miejmy nadzieję, że będzie jako tako ok. Także lecimy szybko sobie, jeszcze tą jedną umiejętność załatwimy. No dawaj, 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 ziomeczku. Jakoś tak wolno chodzi. Tutaj załatwiamy to. Umiejętności, specjalizacja broni i też nam skoczyło o ponad 20 punktów tych ataku do góry. No i sumując, nam skoczyło jakieś chyba prawie że 30 do góry, więc zawsze mój atak plus 30.
No nie patrz na to, że mam jakiś zwykły, unikatowy mieczyk na 46, a nie jakiś super heroiczny. No ale już mniejsza o to. Dobra, no to chyba już mamy wszystko. Możemy się już udać do Nidhal, ale zanim to ja bym jeszcze sobie poprzeglądał, jak tutaj na tym świecie stoją umiejętności, bo nawet nie wiem, jaki to jest świat chyba Zemyna. Na no, się zwracam uwagi. Czekajcie. Nie ma nic. Zbrojek też nie ma. Hełmów też nie ma. Nic tu nie ma. Taniego, fajnego. O, żabie szczęście, to sobie kupię w Mythar pewnie. O, ten naszyjnik. Kurczę, kiedyś był z jakiegoś. Nie pamiętam, czy to był jakiś chyba event albo coś. Ja sobie tych naszyjników nakupiłem chyba z 5 na Klasiku albo na Gefionie i potem je sprzedawałem drożej. Jak się ten cały event skończył, a teraz jak widzicie są już naprawdę w cenie, no bo są na 50 level, są zwykłe i mają już leczenie, a leczenie to jednak jest najlepsza rzecz. Dobra, teleportujmy się do Nidhal, nie do Eder i możemy lecieć na nasze koboldy. Ale zanim to jeszcze zobaczymy, tutaj są jakieś itemki. Wiem, że pierścienie są, ale u kogo one są? Nie, to są u kupca Granda. No bo moje Q jest złożone z różnych rzeczy na małe levele. Tak czy tak, no ta była postać, na której nagrywałem pierwsze części od Gonsa, Boże, nie od Gonsa, poradników dla Paladyna, więc. Więc ona była taka bardzo biedna, nic na niej nie kupowałem i tak dalej. Ale chyba sobie kupię pierścień i chyba kupię ten maga. Bo mój ma intelekt 24, życie 200 SA, tu masz wszystkie cechy 20. Życie też jest tam więcej, dużo tego życia. I SA jest troszeczkę więcej, ale są wszystkie cechy i jest życia o ponad 260 więcej, więc wolę ten. No i Gizior. Tu jeszcze gdzieś był jakiś kupiec albo sprzedawca Pirez. Się tak chłop nazywał. Ale o tu jest. I on za to sprzedawał jakieś bronie i takie inne pierdoły. Też na ten 20, Boże, na takie levele właśnie 40, 50, 60 i wyżej. Ale chyba na mnie nic ciekawego nie ma. Wszystko na 5, nawet wyższe levele. Tylko na 44, czwarty jest jakaś halabarda. Ale ona mi się nie przyda. No bo mój mieczyk ma jeszcze obrażenia od ognia, więc sumując jest lepszy. Dobra, skupmy się na tym, co dzisiaj mieliśmy robić, czyli spróbujmy pójść na jakiś exp. Miejmy nadzieję, że nikogo nie będzie, bo wybrałem sobie, szczerze powiedziawszy, godzinę dość późną do tego, żeby nagrywać. I liczę na to, że nikogo już nie będzie na tym expowisku, bo w sumie zaraz już będzie po północy chyba. Jak będą czerwone mapki, no to już wtedy raczej miło to nie będzie, bo wystarczy, że przyjdzie ktokolwiek, ja już pojedynek z kimkolwiek przegram. Wystarczy zobaczyć na moje EQ, że ono jest takie do dupy, ale dobra, mniejsza o to. Idziemy, idziemy, idziemy. Kurde, to wszystko gniecie. Mama mi kupiła ryż na mleku, a zawsze miałem ten taki ryż. Belriso, czy jakoś tak on się nazywał. A teraz byli w Niemczech i mi kupili z Müllera. I nie wiem, czy on będzie taki dobry jak tamten, ale to spróbujemy jeszcze potem. No coś trzeba jeść, no nie? O, damy lajka na Facebooku szybko i jesteśmy, dobra. Jak dobrze jest mieć taki telefon, na którym można zrobić tyle rzeczy, a jednocześnie można jeszcze grać. Powiem wam tak, no na koboldach ekspiłem w sumie za każdym razem. Ekspiłem na koboldach za czasów, kiedy jeszcze nie było innego ekspowiska. Ekspiłem na koboldach za czasów, kiedy już były nowe ekspowiska. I jestem bardzo przekonany do tych koboldów, niestety. Czekajcie, o. To nie był bóg, tylko po prostu filmik włączyłem po chwili. No i popróbujmy się. No, zwykłe koboldy, gorące uderzenie to, tak jak mówiłem, że potrafi im zabrać prawie z 50% życia. Do tego jakiś tam błyskawiczny atak i
Oni schodzą na lajcie, ale gorzej będzie już z łucznikami. Gorące uderzenie, 50% prawie. I potem dwa hity i powinni leżeć. O, nawet więcej niż 50%. O, ale poszło. Ale widzicie, że oni słabe hity, to od razu mi tyle życie zabierają. No to tylko dlatego, że ja mam malutko tego życia. Jak na paladyna to źle, ale dobra, bo mówiłem właśnie o tych koboldach. No jest to bardzo, bardzo uniwersalne ekspowisko, bo 50 i 60 level to są takie levele, że dobijać tutaj 60 to jest prościzna, ale wybić się tutaj na 50 bez dobrego EQ to jest porażka. Ten pierwszy poziom, na którym teraz jesteśmy, jest na tyle prosty, że tutaj chyba nie da się paść, nawet z moim EQ. Chociaż powiem wam, że nie jest kolorowo. No, kurwa. Dałbyś się uleczyć. Dobra, to chyba będziemy musieli poczekać. Dobra, jesteśmy znowu. I znowu się próbujemy jeszcze na spokojnie. Muszę ogarnąć, jak to tutaj te umiejętności używać, żeby nie marnować gorącego uderzenia na jakimś słabym uniku u tego kobolda, bo wtedy mi się zmarnuje tyle ataku. No ale tak czy tak, koboldy to jest mój wybór na ekspowisko, pomimo wszystkich pszczół i tak dalej. Do pszczół jestem mniej przekonany niż do koboldów. No oczywiście na pszczołach nie masz tylu osób, bo jest to trochę dalej postawione ekspowisko, ale dzięki temu, że są pszczoły, to tutaj nie ma już tylu osób. No jak widzicie, już jest czerwona mapka, już jest troszeczkę po północy. I właśnie na to liczyłem, że nikogo nie będzie, chociaż no, jak widzieliśmy tego ziomka przed chwilą, ale on chyba już sobie poszedł. Miejmy nadzieję, że poszedł spać i my będziemy mogli sobie spokojnie poekspić. No bo dzisiaj odcineczek będzie tak około pół godziny. Chcę wam trochę więcej tego expa dać, bo i tak mnie nie będzie w domu przez ferie, więc takich spontanicznych odcinków raczej nie będzie. A będę tylko i wyłącznie przez jeden dzień w domu podczas ferii. I to będzie tak równo w połowie, kiedy przyjadę z jednego wyjazdu w nocy. Wszystko pójdzie gdzieś do prania i tak dalej. Będę cały dzień siedział i wtedy będę chyba prawdopodobnie tutaj starał się odpisywać na wszystkie komentarze i wiadomości i tak dalej. I w poniedziałek rano znowu jadę. Chociaż teraz, tak jak patrzę na ten mój telefon, to na tym telefonie mając jakiekolwiek troszeczkę lepsze internety niż pakiet, chociażby Aero, to mogę już wszystko robić, bo filmiki się szybko tutaj ładują, te wszystkie komentarze, wszystko się tak, o tyle dobrze się to wszystko dzieje, że z telefonu mogę łatwo i przyjemnie wszystko ogarniać. Spróbujmy 4 koboldziny. Starcza mi many na 3 gorące uderzenia, więc teoretycznie grupkę 3 tych łowców, czy to są tropiciele, też bym jakoś ubił. No, z tymi zwykłymi nie ma problemu, ale tutaj czuję, że będzie chyba mega problem dla mnie. Ale zaraz się przekonamy. Jak mnie ta grupka, przy której teraz stoję, to później, nie musząc jej zabijać, tam jest tyle fajnych grupek, że tam bardzo fajnie by się ekspiło. Dobra, gorące uderzenie, jedno, drugie i leży. Gorące uderzenie. I jakiś agresywny. I leży. O, biednie, 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 biednie. Zabij go na hita, please. Nie. Padnę, padnę, padnę. Nie. Dawaj. No nie. Dobra, wracamy. Czy nie? Dobra. W ogóle kiedyś ktoś mi coś wysyłał chyba na skrzynkę pocztową. Ile? Ile tam tych czwórek jest? 40, 400. No nie wierzę. Ktoś mi wysłał 60 dni temu. W ogóle no, czekajcie. Przed chwilą odebrałem. Odebrałem 4 miliony 400 ileś. 400 ileś K. Tu jakieś 100 K. To jakieś itemki. To jakieś buty. Warte są 2-3M. Wściekla, dziękujemy Wścieklakowi, dziękujemy Advantedowi, dziękujemy osobie, która mi przesłała te
W sumie, ile ona tam tych milionów mi przesłała? Ja cię sunę. To była Faoli Dharma się nazywała, albo nazywał, więc tam też dziękujemy za to wszystko. Tutaj jakiś dyzio w sprawie klanu, to można usunąć, to można usunąć. List do Koryntian, Jezus jest Panem, dobra. Sprzedajmy te budki, skoro napisał, że są warte te 2-3, to możemy je wystawić. Miejmy nadzieję, że coś z nich dostanę. Ty, ale teraz mogę sobie jakiś EQ kupić, tak na dobrą sprawę. A w sumie coś bym chciał. Coś by mi się przydało na pewno nowego. Tylko jeszcze nie wiem co. 2M na 48, a niech idą na sprzedaż. Dobra, Paladyn. Chociaż już aukcję patrzyłem tam chyba z godzinę temu, bo to już tyle mi zeszło czasu na tym padaniu. No nie, na miecz heroiczny i tak mnie nie stać. Co ja tutaj mogę kupić? Kapturek. Ale ten kaptur nie jest zbyt dobry. Buty. Buty są po 4, 5. Nie, nie, buty 3 też nie. Ale może jakieś rękawice szybkiej, wilczej szybkości bym sobie kupił. W sumie 43. I wszystkie cechy ISA. ISA mi się przyda. Pierścień. No nie ma nic ciekawego. Naszyjnik. Błękitny też by mi się przydał. I też jest za 2,6M. Znaleźć za 2 jest. 27, 200, 31, 240. SA plus 27. A tutaj SA plus 40. Chyba go biorę. Od razu SA skoczyło. I te buty. Tarcz żadnych nie ma, ale chyba te buty wezmę, powiem wam. Nie, to rękawice są. Rękawice wilczej szybkości. No co mam zrobić z tą kasą? No na co ona mi się przyda? Mogę chociaż pożyć trochę, jak lepsi ludzie. I chodźcie, widzieliście, ile mi SA skoczyło? O 0,8. O kurde, to chyba był dobry zakup. Bo SA to jednak jest ważna rzecz. Kurde, ale wyszedł ten dzień. Ja nawet nie wiedziałem, że mi ludzie tyle kasiury tutaj przesłali. Dobra, jesteśmy z powrotem. Spróbujmy się teraz tutaj trochę pobić. No, czekajcie. No widzicie, teraz już mi idzie lightowo bardziej. I to widać. Tyle mi się podoba. Chociaż trochę dalej wieje biedą, ale dobra. Zawsze to coś do przodu. Zobaczymy, czy te itemki się okazały dobre na tej grupce, która jest na drugim poziomie, na której padłem. Jeżeli na niej nie padnę, to wtedy moje 2 itemki kupione okazały się dobre. A jeżeli znowu na niej padnę, no to wtedy stwierdzę, że wydałem kasiurę w błoto. Także liczmy na to, że wygram. Bo nie chciałbym wydać kasy w błoto. Ktoś lubi moje zdjęcie. Okej, dzięki za info. Na ta grupka też poszła mi trochę lepiej niż wcześniej. A zaraz zobaczymy tamtą następną. Kto mi wysłał snapa? Zostawcie tego snapa, ludzie, jest weekend. A w sumie nie, dobra. No, powiem wam, że idzie mi lepiej. Dobra, ta grupka poszła mi lajtowo wcześniej, więc teraz też pewnie pójdzie mi lajtowo. Ale jednak jestem ciekawy cały czas tej następnej grupki, która nas czeka. No trudno, trzeba się zmierzyć. Nic innego nie mamy do roboty, więc spróbujmy zawalczyć. Damy gorące uderzenie. Chyba nie. Chyba 2 gorące uderzenia to nie jest dobry wybór. Tak jakoś mi się wydaje, że. No co, takie słabe hity? No nie. Ale dalej mam tyle życia jeszcze. Użyj. O. Dobrze. Dasz radę. Ten błyskawiczny atak dobrze działa u mnie, bo mam dodatkowe ciosy. Jest. Wygrałem. Jeszcze level mi się wbił. O kurde, ale fajnie. Dobra.
To idziemy dalej. Tamtą grupkę czterech łowców zostawiamy, ale bierzemy się za dwójkę. Damy gorące uderzenie. No nie chcę zejść na te dwa gorące uderzenia. Byłoby bardzo miło, gdybyś szedł. Bo wtedy, jak im szybciej zabiję tego jednego chociaż, to wtedy już on nie będzie mi żadnych ataków dawał, więc najlepiej to jest dla mnie się pozbyć tego właśnie chociażby jednego łowcy, bo wtedy już będą mieli gorsze ataki. A ci łowcy mają takie dosyć dobre hity, cholera. Tutaj lajtowo. Tutaj macie pierwszy raz chyba, albo drugi tych nożowników, a chyba w tamtej grupce też był jeden. To są tak samo, to są tancerze ostrzy, a i są w sumie tacy troszeczkę lepsi niż ci wojownicy. Jak dla mnie to chyba najgorzej jest tutaj z tymi traperami, czyli łowcami, uboże, łucznikami, czyli łowcami. A tutaj też grupka czterech, gorące. No to tak mało życia mu zabrałem. Gorące. No jaki unik! No dawaj go, dobij go. Dobrze. No nie! Ile za taką grupkę dostanę? O kurde, chyba za 2% dostałem. No nieźle, nieźle. Gorące. 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 I ostatni. A jeszcze nie gorące. Dobra, idziemy na najniższy poziom. Co oznacza, że jest też najtrudniejszy, bo tutaj już są same takie dosyć dobre grupki. Ale te dwie, które są tutaj, na pewno ubiję. Bo tutaj są dwa łuczniki. No nie, dlaczego unik wszedł mi na gorącym uderzeniu? Dobrze. No jak dam błyskawiczny atak, to mam cios w sumie więcej, jakoś tak mi się wydaje. Teraz też. Teraz też. Nawet dwa ciosy. Kurczę, Boże. Dobra ta umiejętność jest, tak mi się wydaje, lepsza niż agresywny. Mógłbym z agresywnego zrezygnować na rzecz tego błyskawicznego. Damy gorące. Damy błyskawiczny. I patrzcie, ale kozacko. Kurde, ten błyskawiczny bardzo często dodaje mi tą dodatkową turę. Albo mi się tylko tak wydaje. Dobra, tam jest grupka pięciu, to wolę nie. Tutaj jest grupka trzech nożowników. No nalajcie. Jak widzicie, no nie jest wcale tak źle, nawet mając EQ, takie jak moje. No i co, no to EQ jest warte... Tak jak widzieliście, ten naszyjnik 2 miliony, rękawice 2,5. Miecz był kupiony kiedyś chyba za 600k, więc to EQ to jest 6 milionów. Reszta to są jakieś pierdoły i idzie jakoś nawet na 50 levelku, czy tam na 52, da radę jakoś expić na tych koboldach. Zobaczymy, jak pójdzie z czterema łucznikami. No ale dobrze idzie, chociaż już nie ma umiejętności, ale... Chyba wygram. Albo i nie. I 8 życia. To nie jest wcale fart. To wszystko było obliczone, to wszystko jest w liczbach. Takie było przeznaczenie, no co. To jeszcze pójdźmy spróbować się z tą drugą grupką łuczników, żeby wam pokazać, że to wcale nie był fart, że z tamtą grupką też wygram na 100%. Ale widzieliście, udało mi się przejść na tą taką jakby, podzielmy sobie, że tamtą pierwszą część koboldów i tą drugą część, która jest za tymi czterema, to udało mi się tutaj przejść, nie padłem, więc moje dwa nowe zakupy okazały się bardzo dobre. O nie. Czekajcie, muszę odpisać. Dobra. No nie dadzą mi tego telefonu naładować nawet w nocy. Dobra, wysyła się, bo czuję, że mi głośniki buzują. No i znowu wygrałem.
i nawet lepiej mi teraz poszło, więc stwierdzam, że tutaj wspienie jest bardzo dobre. I już teraz mam taką taktykę, patrzcie, gorące. Dobra, w sumie tutaj nie było widać mojej taktyki. Może tutaj będzie ją widać. Dajemy albo błyskawiczny i potem gorące, albo na odwrót. Albo gorące, potem błyskawiczny i mamy ten hit więcej. Prawie w 100% mamy więcej o jednego hita. To walniemy na szybkiej. No i do tego jeszcze z tych koboldów jest coś do lotnięcia. To mi się bardzo podoba, bo można jeszcze nawet zarobić. I patrzcie, dajemy gorące, błyskawiczny i on leży gorące, błyskawiczny. No już może nie poleciał tak jak tamten, ale poszło mi w miarę, w sumie padnę. Nie, nie padłem. To jeszcze ta grupka i znowu schodzimy na dół. No, w sumie nagrywam nie aż tak długo, od kiedy nam tutaj udało się znowu wejść, a patrzcie, że już mam wbite prawie 20% mojego zacnego levelka. Kto do mnie napisał tego SMS-a? Jak ja takiego numeru nie mam zapisanego. Powiem wam, przyznam się wam, że trochę jest minus z tym telefonem, bo ma te dwie karty SIM, no nie? No i jak ma te dwie karty SIM, to jakby to powiedzieć, muszę kontakt zapisać dwa razy po prostu. Tak to wygląda. Już większość osób mam tak zapisanych, ale nie wszystkie, bo na przykład ja zapisuję kogoś, piszę do niego wiadomość i mam napisane, że jest to na przykład Marek. Wysyłam do Marka. Odpowiedź od Marka przychodzi jak odpowiedź od jakiegoś niewiadomego numeru i ten numer muszę uaktualnić u tego Marka i wtedy już normalnie piszę i albo tak te wiadomości dostaję w osobnych jakby okienkach. No trochę to dziwne, ale to przez to, że są te dwie karty SIM i chyba mi się wydaje, że założyłem je na odwrót i to może przez to, że mam jakoś, bo tam jest chyba ponumerowane nawet. Ale chyba wydaje mi się, że dobrze założyłem, bo jedna była tylko zwykła, a druga była taka, że jeszcze można było to Aero tam wcisnąć, ale już mniejsza o to. No a tak czy tak muszę te kontakty jakoś co jakiś czas robić jakiś tam update i doszukiwać się, kto to mógłby być. O, to jest ten numer? No tak, to jest ten. Dobra, ekspimy sobie dalej. Mówię wam, no tutaj jest bardzo, bardzo łatwo ekspić. No, kto jeszcze? Dajcie mi święty spokój. Na to sport. Też mam ściągniętą aplikację, to chyba sport.pl i mi co chwilę jakieś powiadomienia przychodzą, ale w sumie to dobrze, bo teraz się zaczęły skoki, to mi przychodzi co chwilę, jak idą kwalifikacje, jak idą te próbne, no i potem jak idą w ogóle zawody, bo jeszcze żadnych zawodów nie oglądałem, szczerze powiedziawszy. Jakoś czasu nie znajduję. W tamtym roku prawie wszystkie oglądałem, a w tym roku jakoś idzie mi to trochę gorzej. Ale słyszałem, że z tych wiadomości, które sport mi wysyła powiadomienia, to słyszałem, że nie jest najlepiej, tylko nieraz są jakieś przebłyski, że o, Polak jakiś tam skoczył dobrze, o, Stoch był tam szósty, siódmy, o, Żyła miał dobry skok i tak dalej, ale żeby coś więcej, to chyba szału nie ma. No ale co tu mówić. A też słyszałem, może nie słyszałem, kiedy to było, że ten, że Małyszowi samochód spłonął, czy coś takiego. To było, czekajcie, kiedy to było? No parę dni temu to było. No w sumie nawet trochę dalej niż parę dni temu. Na tym rajdzie Dakar, czy gdzie on tam jeździ, to ma to, tam u ten jego super ekstra jakiś samochód. Tam czytałem, że jakieś innowacyjne rozwiązania były, a i tak spłonął. No nie musiał się wycofać, chociaż to dla mnie trochę dziwne. No spłonął mu ten samochód, to może mieć zapasowy taki sam i może sobie jechać dalej czy coś. Tak w sumie tyle się przygotowywać do rajdu Dakar po to tylko, żeby przy niemożliwości naprawienia samochodu, no bo się spalił, to już to go tak całkiem dyskwalifikuje. Tak samo nie wiem jak jest w Formule 1, no tam jak się rozwali samochód, no to tam części szybko wymieniają, ale czy tam jest drugi taki, żeby można było zamienić, to w sumie nie wiem. Chociaż nie, dobra, jak się rozwali, to już nie może jechać dalej. Ale na rajdzie Dakar, kiedy trzeba robić tyle tysięcy, może nie tysięcy, ale setek kilometrów dziennie na tych specjalnych i tak dalej,
oglądałem wczoraj filmik z rajdu Dakar. Był jakiś odcinek taki, na którym dwa samochody spadły i runęły tak jakby na bok i jakiś kładowiec się przewrócił. Była taka górka, ale ta górka była pod takim dziwnym skosem, że oni z niej lekko wyskakiwali i samochód obracał im się w lewą stronę. No i tam było nagrane. Jeden samochód wpadł, drugi podjechał, myślał, że mu się uda i zrobił to samo co pierwszy. Dał gaz i po prostu lekko wyskoczył i tak go obróciło, że został. A kładowiec to w ogóle przeleciał tym kładem, się wywrócił i także trochę taki nieogarnięty kawałek był odcinka na tym rajdzie. No ale dobra, trzeba sobie jakoś radzić. No i szkoda mi tego Małusza jednak. No ale co my możemy zrobić? No, ja chcę pojechać na ferie i chcę mieć śnieg, nic więcej nie oczekuję. Czy coś jeszcze tutaj jest? Jest jeszcze moja grupa. No w sumie patrzcie. Jak spimy sobie parę co, a patrzcie, jak już wbiłem procent. Kiedyś wbijanie levela na koboldach, to w jedną noc można było nabić parę leveli, mówię wam. Ludzie tak grali, że po prostu nocki cisnęli. Kiedyś jak mi się wydawało, że w Margonem grają osoby, które mają mniej lat, czyli po prostu, że więcej jest młodszych osób, no bo wtedy ja też byłem młodszy, to logiczne, no to wydawało mi się, że godzina po północy to jest hardcore, no nie? I po północy jednak było zawsze mniej osób. Jak ktoś mówi, że robi nockę, to na drugi dzień okazywało się, że ma dużo leveli więcej, a w dzień było trudno jak spić, no bo wtedy w dzień każdy chyba był, no nie? A teraz już pojęcie noc, dzień to jest już bez różnicy, bo i tak jak chcę, to mogę siedzieć do drugiej, a i tak wiem, że ktoś tam stoi mi na elicie drugiej całą noc, więc nie ma to żadnego sensu. No ale dobra, powoli trzeba chyba kończyć i uciekać. Zobaczymy, czy padniemy, czy nie na tej piące, ale chyba padliśmy. No i takim oto mało optymistycznym akcentem dziękuję wam za uwagę. Niedługo jeszcze będą jakieś odcineczki na feriach. Na pewno będzie od Gonsa do 300 levela jakieś ekspionko na weekend, a w międzyczasie może coś innego. No mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś nagrać na te ferie, kiedy mnie nie będzie prawie całe 2 tygodnie. Trochę itemków nalatałem, posprzedajemy, będzie trochę kasy do przodu. Także dobranoc, do zobaczenia.